W tym filmie zrobimy sobie kilka przykładów, żeby zobaczyć, jak się przelicza stopnie na radiany i radiany na stopnie. Zawsze kiedy zabieram się za tego typu zadanie, to przypominam sobie podstawową zależność między miarą kątów w radianach i miarą kątów w stopniach. Po prostu odpowiadam sobie na pytanie, jaka jest miara kąta w radianach, jeżeli zrobię jedno pełne kółko, jeżeli zrobię cały obrót, no to wiem, że w radianach z poprzedniego filmu to wiem, miara takiego kąta pełnego to jest 2 pi radianów. No, a w stopniach kąt pełny ma miarę 360 stopni. Czyli, jak zrobię jeden pełen obrót, to mówimy, że zatoczyłem obrót o 360 stopni. Teraz, na potrzeby tego filmu, ja będę pisał 360 stopni w ten sposób. No, bo tutaj będę chciał skracać pewne jednostki, i żeby to wyraźnie było widać, to będę pisał stopnie słowem. Ale to znaczy dokładnie to samo. Zwykle piszemy takie kółeczko, i to znaczy to samo. Czy kółeczko, czy słowo stopni, to znaczy dokładnie to samo. Dobrze, to równanie możemy trochę uprościć, dzieląc obie strony przez 2. Wtedy po lewej stronie będziemy mieli pi radianów, a po prawej będziemy mieli 180. 360 na 2 to jest 180 stopni. No więc wiemy, że pi radianów to jest dokładnie to samo, co 180 stopni. Teraz możemy tę relację dalej dzielić. Jak podzielimy obie strony przez pi, to dostaniemy wyrażenie na to, ile wynosi... 1 radian w stopniach. Więc jeden radian podzielimy obie strony przez pi będzie równy 180 przez pi stopni. Z drugiej strony możemy równie dobrze podzielić tutaj obie strony przez 180 i wtedy dostaniemy wyrażenie na jeden stopień. Jak podzielimy obie strony przez 180, to będziemy mieli, że pi przez 180 radianów jest równe 1 stopień. 1 stopień. No dobrze, to zróbmy jakiś przykład. Powiedzmy, że chce się dowiedzieć, jaką miarę w radianach będzie miał kąt 30 stopni. On napisze to tak, 30 stopni. No i teraz żeby to przeliczyć, to muszę pomnożyć przez jakiś przelicznik, przez jakiś współczynnik, żeby przejść na radiany. No to zastanówmy się, ile radianów Przypada na 1 stopień. No, wiemy, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni. Czyli jeżeli tutaj napiszę pi radianów podzielone przez 180 stopni, to ten współczynnik jest równy 1, bo pi radianów to jest to samo co 180 stopni, czyli mamy tę samą liczbę w liczniku i w mianowniku, czyli ten ułamek jest równy 1, tylko że ta liczba w liczniku i w mianowniku jest wyrażona w różnych jednostkach. No i to pozwoli nam przeliczyć jednostki, no bo tutaj po prostu teraz stopnie się skrócą w liczniku i w mianowniku, no i zostanie nam 30 pi dzielone przez 180, no i zostaną radiany, bo radiany się nie skróciły. Ja to lubię właśnie w ten sposób sobie wyobrażać, że to jest takie przeliczanie jednostek, tak jak się przelicza na przykład godziny na sekundy, czy sekundy na minuty, metry na kilometry i tak dalej. Tak samo przelicza się stopnie na radiany. Trzeba wiedzieć, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni, czyli taki ułamek pi radianów przez 180 stopni to jest po prostu jedynka. No i teraz możemy to dalej skrócić, bo to się skróci przez 30. 180 na 30 to jest 6, czyli to będzie po prostu pi 6 radiana. No dobrze, zróbmy następny przykład. Powiedzmy, że chcę przeliczyć kąt pi trzecich. pi trzecich radianów, chcę wiedzieć, ile to jest stopni. No to znowu muszę pomnożyć przez mój przelicznik. Tylko tym razem chcę, żeby radiany się skróciły. Czyli to radiany muszą być w mianowniku. Pi radianów, a wiem, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni. 180 stopni przypada na pi radianów i to jest to samo. No i tym razem radiany się skrócą. Pi się skróci. No i co zostanie? Zobaczmy. No w liczniku nam zostanie 180. W mianowniku mamy 3. No i jednostka, która została to są stopnie. Stopnie się nie skróciły. 180 na 3 to jest 60, 60 stopni. Czyli tak jak zwykle bym to napisał, napisałbym to tak 60 stopni. Czyli wiem, że kąt, który w radianach ma miarę pi trzecich, to jest kąt 60 stopni. Na no co, na przykład z kątem 45 stopni? 45 stopni. No to wiem, muszę przeliczyć stopnie na radiany, czyli muszę napisać mój przelicznik w takiej postaci. W mianowniku muszę mieć stopnie, żeby się skróciły. A w liczniku muszę napisać, że to jest pi radianów. Pi radianów to jest to samo co 180 stopni. No i to mnożę. No i tym razem stopnie się skrócą. No i mam pi razy 45 dzielone przez 180 radianów. No, 180 się dzieli przez 45, no bo 45 razy 2 to jest 90, 90 razy 2 to jest 180, czyli to będzie po skróceniu 4 w mianowniku, czyli będziemy mieli pi przez 4 radianów. Czyli wiem, że 45 stopni ma w radianach miarę pi czwartych. No i na koniec ostatni przykład, powiedzmy, że jakiś ujemny kąt wezmę, na przykład, nie wiem, minus pi drugich. Ile to będzie w stopniach? Minus pi drugich radianów. Ile to będzie w stopniach? No to muszę pomnożyć przez 180 stopni przez pi radianów. Radiany się skrócą, pi się skróci i co zostanie? Zostanie minus. W liczniku mam 180. W mianowniku mam 2 stopni. 180 przez 2 to jest 90. Minus 90 stopni. Mogę to napisać w takiej postaci, minus 90 stopni. Jak widzicie, przeliczanie stopni na radiany, czy radiany na stopnie, to jest nic skomplikowanego, nic strasznego. Po prostu mnoży się zawsze przez taki współczynnik pi przez 180 albo 180 przez pi. Zależnie w którą stronę przeliczamy. No i żeby wiedzieć co ma być w liczniku, co w mianowniku, to warto sobie właśnie wyobrazić, że to jest takie przeliczanie jednostek i że chcemy, żeby odpowiednia jednostka się skróciła. Mam nadzieję, że ten film wam wiele rozjaśnił. Będziemy robili jeszcze z takich przykładów. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów.